Witam Was serdecznie w kolejnym moim filmiku, w którym prezentuję moje zainteresowanie, jakim jest zbieranie kamieni. Dzisiaj chciałem przedstawić Wam kolejny kamień z mojej kolekcji, czyli taki. Na początku może, zanim powiem, dlaczego on jest dla mnie wyjątkowy, bo o tym właśnie są te filmiki, to powiem o czym w ogóle, dlaczego kręcę te filmy. Otóż dlatego, że zostałem poproszony przez jednego z użytkowników na YouTubie, że chciałby się czegoś więcej o mnie dowiedzieć i w związku z tym postanowiłem nakręcić serię filmików o kamieniach, o moim hobby i chodzi o to, że on chciał się więcej o mnie dowiedzieć, ale właśnie ja opisuję to hobby, ponieważ chodzi o to, że jak opisuję hobby, to jednocześnie można mnie dobrze poznać, bo każdy kamień w mojej kolekcji pełni, ma takie wyjątkowe miejsce, leży na wyjątkowym miejscu i dlatego jest dla mnie wyjątkowy, bo przypomina mi o czymś wyjątkowym. No tak trochę może i zamieszałem się, ale myślę, że wy i tak wiecie o co chodzi. Ten kamień tak konkretnie, z czym on mi się kojarzy? No mi się kojarzy tak konkretnie z myszką od komputera, bo przód jest tutaj wysunięty, jakby kabel szedł. Tutaj widać takie dwa typowe jakby miejsce na palce, na przyciski. Są nawet zrobione od góry, wygląda właśnie tak jak myszka. Płaski jest typowy, taki do szurania. Można nim szurać, jak to się mówi, bo myszka to inaczej jest szuracz, tak zwany. Bo szuracz, bo od szczura, bo wiadomo, że szczura, myszka to jest to samo. No i teraz właśnie czekacie pewnie na stwierdzenie, dlaczego ten kamień jest dla mnie wyjątkowy. No otóż on mi przypomina o jakimś ważnym wydarzeniu właśnie z mojego życia, jakim była podróż statkiem. Pamiętam też akurat wszystko było w Holandii, bo tam jest wiadomo, że najwięcej statków. Chociaż to było naprawdę dużo lat temu, wtedy jeszcze były kontrole na przejściach granicznych. A druga moja podróż, to pamiętam, że była w Świnoujściu na statku wolnocłowym, gdzie to się kupowało alkohol, żeby, no to takie trochę brzydkie, może nie powinienem o tym mówić, bo wiem, że młodsi użytkownicy mogą też oglądać moje filmy, ale właśnie tam kupowałem alkohol, żeby przyhandlować. Wiadomo, to było, wnosiło się to wszystko nie wiadomo gdzie, na spodniach. Wchodziłem, jak ważyłem 20 kilo, nie, no wchodziłem, jak ważyłem 60 kilo, wychodziłem, jak miałem 80-90 kilo, żeby powiedzieć, że byłem 2 razy cięższy, już takie były tam duże posiłki obfite. No i co? No, generalnie akurat powiem Wam, że ciężko przeżyłem tą podróż statkiem, bo każdy mówi się, że każda osoba, jak płynie tym statkiem pierwszy raz, to ma tą chorobę taką, że się wymiotuje po prostu. To się nazywa choroba morska, tak zwana żeglarska. I no nie jest to takie ciekawe przeżycie, ale jakoś powiem Wam, że to mnie złapało dopiero trochę później. Na pierwszy taki etap, tam w jedną stronę, bo ten statek tam potem zawracał gdzieś. To była jakaś taka wycieczka objazdowa z Amsterdamu. Objazdowa, no opływowa w sumie, no ale że objazdowa, bo się niby objeżdża, ale się płynie. No i chodziło o to, że po prostu w jedną stronę to całkowicie dobrze się czułem, a wszystkie ewentualne jakieś tam takie rzeczy nieprzyjemne, że zaczęła mi boleć głowa, zacząłem wymiotować. To działo się wszystko w drugą stronę, dlatego ja chociaż cieszyłem się z tego, że chociaż tą w jedną stronę mogłem się czuć dobrze. To tyle. Mam nadzieję, że wystarczająco satysfakcję macie z tego tłumaczenia mojego, dlaczego akurat ten kamień jest dla mnie wyjątkowy i znalazł się w mojej kolekcji. Zapraszam serdecznie do oglądania innych moich filmików. Jeżeli napiszecie mi tam jakiś komentarz, to powiem Wam, że będę się nawet cieszył, czy w zależności nawet od tego, czy to będzie dobry, czy zły komentarz, ja i tak będę się cieszył, bo jestem szczęśliwym człowiekiem i po prostu cieszę się, że mogę o tym wszystkim Wam opowiedzieć. Pozdrawiam Was serdecznie.